Srebrna księżniczka. Późną jesienią przez całą sień, potem po schodach aż na pierwsze piętro stała kolejka ludzi. Darło się to wszystko i pchało, każdy chciał jak najszybciej do izby wejść, gdzie prześliczna srebrna księżniczka prosto z witryny cuda robiła. Rue! Ryknął rozeźlony Izaak, którego głowa rozbolała nie tylko od guza, a jak i od strachu, że mu pozytywkę ktoś mógłby ukraść. Izaak przeleżał mianowicie parę dni w łóżku, aż się potężny guz na jego głowie zagoił. A jak się w zeszłą niedzielę z rana obudził, stało już jakieś 100 ludzi przed drzwiami jego kamienicy. Wrzawa była nieziemska, ludziska krzyczeli i walili do drzwi pięściami. Każdy chciał się dostać do środka i zobaczyć cudowną panienkę. A winny temu był Pietrek, który na całe miasteczko ogłosił: jako to łuna świetlista zabłysła i rzeczy same przez izbę fruwały. Po paru dniach musiał Izaak posłać po swojego bratanka, Janosza, który to wprawdzie liczyć nie umiał, ale duży i silny był jak osiłek. Ten stał teraz przed witryną i pilnował, żeby ludzie zbyt blisko nie podchodzili i żeby zbyt długo nie stali. Jonasz stał więc cały dzień przed witryną, jak na posterunku, wcinał chleb z serem i czosnkiem i mówił: Ci nań, brzydki wek, roz do doma, niszcz w nosie boryn, łapy drekkiś, niszcz anfassen, raus na hause. Ludzi była cała kupa, a jeszcze większa kupa się zrobiła, jak się prawdziwy cud przytrafił. A było to tak. W środę przyszedł z sąsiedniej wsi ślepy człowiek, ustawił się do kolejki, a baby z tyłu pchały go po schodach do góry. Akurat jak się do izby dostał, padł na kolana i wybełkotał: Święta panienko, a zrób co by ją znowu widział. Na to odpowiedział Jonasz: Ty głupek, ty glocna mumia, a nie na srebrno frojlein. W tym samym czasie właśnie w sąsiednim pomieszczeniu, które było kantorem, gdzie nikomu nie wolno było pod najwyższą karą wchodzić, liczył Izaak pieniądze. Zapatrzenie na przecudowną panienkę, srebrną księżniczkę, musiał każdy 2 dukaty zapłacić, a jak ich nie miał, to kaczkę, albo 10 jaj, albo nowe gacie ze skóry, albo coś podobnego oddać. Pietrek, który umiał liczyć i pisać, notował wszystko w zeszycie, a 2 dodatkowo ze wsi najęte baby odbierały towary. Izaak oglądał każdą monetę i patrzał, czy to czasem nie jest falszgeld, a następnie wszedł do salonu, aby sprawdzić, jak Pietrek dukaty odbiera i notuje. Błogo mu się zrobiło na widok tylu pieniędzy, pogłaskał się więc po skąpej brodzie, spojrzał na witrynę i wyrzekł te słowa: O, mein srebrna księżniczka! Tym śmachem der glücklichste Mann auf der Welt. I w tym samym momencie łuna świetlista jak nie gruchnie i pozytywka zagrała, jakby to prosto z nieba anielskie trąby i dzwony zagrzmiały. Drzwiczki witryny otwarły się z trzaskiem, szkło pękło i posypało się na dywan. Cała witryna zatrzęsła się, a porcelanowe figurki zaczęły wylatywać na izbę jak ptaszki z klatki. A pozytywka skakała w kółko jak nakręcony bączek. Cały naród
zaczął wrzeszczeć i próbował naraz uciec z domu Izaaka. Jonasz ryczał jak wół i bronił witryny własnym ciałem. Baby, drąc się histerycznie, pchały jedna drugą i niestety też ślepego chłopa, który nagle nie wiadomo skąd dostał kopa i poleciał ze schodów. I to nie wszystko. Ze 20 bab przeleciało po nim, wyjąc i płacząc i przepychając się na dwór. Izaak schował się za tronem pańskim. Całe wszystkie ludzie ogłupieli! Rausje! Raus! Darł się jak poparzony i machał strasznie rękami. Wreszcie wspólnymi siłami wypchali ostatnich ludzi na zewnątrz i zamknęli za nimi ciężkie wrota. Poturbowany, ślepy chłop został wprowadzony do kuchni i posadzony za stołem. Tu ty masz dobra zupa, odpocznij, a potem idź do Tom, rzekł Izaak do chłopa. Dobra to może ona jest, ale bardzo cienka. Odparł na to chłop, patrząc do stojącej przed nim miski. O Jezusieniku, zakwiszał Pietrek, cud się stał, chłop widzi. I to była prawda. Ślepy chłop przewidział. Wprawdzie tylko na jedno oko, ale mimo to nowina ruszyła przez całe królestwo. I teraz to zrobił się prawdziwy cyrk. Kolejka do Izaaka stała aż pod aptekę, gdzie aptekarz wystawił szyld maści i lekarstwa przez cudowną srebrną księżniczkę poświęcone. Izaak posłał po drugiego bratanka, Baltazara. Ludzi wpuszczali teraz tylko po czterech, a nad wrotami kamienicy przybił Izaak nowy szyld. Obok starego goldfus, waren i rzeczy do pobrania wisiał teraz nowy. Pieniądze i kredyty bilić. A bogaty kupiec Jemioła poustawiał wokół kamienicy Izaaka stragany z żywnością i z rzeczami do kupienia. A nawet wychodek stał zaraz za świnianiu, za tylko ćwierć dukata. Przez następne tygodnie ludzi przed kamienicą nie ubywało. Każdy mianowicie miał jakieś ważne życzenie. Zdrowie, pieniądze, bogatego narzeczonego, a żeby teściowa z lasu nie wróciła, no i inne. I tak czas upływał i zrobiła się późna jesień. Jaroch wraz z siostrą Różą prowadzili karczmę pod lasem. Dzięki zaradności Róży oraz Jarocha pracowitości prosperowała karczma wyśmienicie. Zuzanka opuściła dwór królewski i przeniosła się do karczmy, gdzie Róży w kuchni pomagała. A ponieważ wraz z Jarochem bardzo się w sobie zakochali, odprawiono ku schyłku jesieni wspaniałe weselisko. Przygotowania na zimę szły w całym królestwie pełną parą. Jaroch pomagał za dnia królewskiemu leśnikowi, a po południu zwoził drewno do karczmy, naprawiał obórki i stajnie, uszczelniał dachy i... Oj, Jaroch miał cały dzień i aż do wieczora coś do roboty. Jednego dnia powiedział leśnik królewski do Jarocha, że na zamku są bardzo ważne sprawy do omówienia. Jaroch pojechał więc wraz z królewskim leśnikiem na zamek. Zmieszało się już tego dnia, jak Jaroch wreszcie z siwego, zgrabnego konika przed karczmą zeskoczył. Pomachał dziewczyną, które się do niego przez okno śmiały i wprowadził konika do stajni, gdzie go solidnie słomą wyszorował. A następnie do kojca zaraz w sąsiedztwie osła Judasza wprowadził. Judasz na widok nowego współlokatora kopnął w drzwiczki i wyszczerzył brzydko żółte zęby. Judasz, nie wydziwiaj! Zawołał Jaroch w stronę osła. Oprócz Judasza stały w stajni dwa konie pociągowe, które Jaroch niedawno na targu w miasteczku nabył. A były to ciężkie kasztany o imieniach Osioł i Fuks. To znaczy, dzisiaj stał tylko jeden, bo drugiego konia wraz z wozem pozostawił Jaroch w chacie leśnej.
Jarok dorzucił każdemu wiechę siana, wziął swój tłumoczyk i poszedł do karczmy. Trzy dziewczyny, ta młodsza i te starsze, siedziały już w kuchni za stołem i z niecierpliwością czekały na nowości. Zuzanka podsunęła Jarochowi miskę z gorącą zupą. Ale to długo trwało. Czy coś się ważnego przytrafiło? A co to za nowy konik, wujku? A co to za zgrabny konik? Czy na zamku wszyscy zdrowi? Każda z dziewczyn miała bardzo ważne zapytanie. Na zamku wszyscy zdrowi, oprócz królowej. Oczywiście, która księżniczki miłej nie może zapomnieć. Ale król doszedł już do siebie i rządzi królestwem. Tylko mu ta niemądra rada ciągle przeszkadza. Wydziwia, krzyczy, marudzi. Ojej, westchnęły naraz dziewczyny. A ja z samym królewskim leśnikiem byłem u zarządcy na zamku i omawialiśmy ważne rzeczy. A co? Wyszeptały podniecone słuchaczki. No więc to tak, królewski leśnik jest już za stary na ciężką pracę w lesie, ale ponieważ król go bardzo ceni, dostał ten leśnik łatwiejszą pracę i to na samym zamku. Będzie teraz zarządzał królewskim ogrodem oraz menażerią. O! Wypowiedziały naraz Malwina, Róża i Zuzanka. To kto będzie teraz królewskim leśnikiem? Spytała Róża, która była bardzo praktyczna. Tu położył Jarok tłumoczek na ławie i wyciągnął z niego żakiet, który dokładnie tak, jak mundur królewskiego leśnika wyglądał. Włożył go na siebie, zapiął świecące się guziki, a następnie wsadził sobie kapelusz z piórkiem na głowę. Miał w tłumoczku jeszcze pasowne gacie do munduru, no ale nie chciał się przed niewiastami przebierać. Ty, mój ukochany, ty będziesz, wyszeptała tylko Zuzanka. Przed wami stoi nowy królewski leśnik. Ta-ta-dam! Jaroch obrócił się jak tancownik i przytupnął dziarsko. A ten siwek to też mój, dostałem dzisiaj od króla. O Boże, wymamrotała tylko Zuzanka. Malwinka na to zaczęła w jej nocnej koszuli dookoła stołu skakać, podśpiewując. Wujek jest leśnikiem, wujek jest leśnikiem. Królewskim leśnikiem, poprawił ją Jaroch. Wujek jest królewskim leśnikiem. A ile dostaniesz tygodniowo? Spytała praktyczna Róża oraz... No to ale teraz musimy bardzo prędko parobka jeszcze przed zimą zatrudnić, bo sama nie dam rady. Tu zaśmiał się Jaroch w skrycie, ponieważ miał jeszcze jedną niespodziankę za pazuchą. To znaczy dokładnie mówiąc w chacie leśnej, tam gdzie konia z wozem dostawił. No ale tą niespodziankę zachował na jutro. Jutro? To znaczy następnego dnia ruszył Jaroch o świcie do ojcowskiej chaty w lesie. Jego pracę jako królewski leśnik zaczynał Jaroch dopiero za parę dni, więc zaplanował sporo drzewa na zimę na zapas do karczmy zwieść. Jaroch zaprzągł więc silnego konia pociągowego, który to nazywał się osioł do woza, zabrał przez Zuzankę przygotowany prowiat, posłał jej całusa i ruszył z kopyta. Ale tylko te pierwsze 10 metrów, które z okna było widać. Wicek z wielkim brzaskiem leciał jak co dzień przy wozie, ale tylko do bramki. Zaraz potem zakręcił i poleciał do Malwinki, która kury na podwórze wyganiała. Jaroch siedział dumnie, jak przystało na królewskiego leśnika, wyprostowany i wsłuchiwał się w szum lasu i... No, w pieszczekanie właściwie. Wicek mianowicie z wielką werwą pomagał Malwinie jak co dzień kury na podwórko wyganiać. Koń o imieniu Osioł natomiast człapał spokojnie krok za krokiem w kierunku leśnej chaty, ciągnąc za sobą wóz. Drogę tą w końcu znał na pamięć. Zmierzchało już i pierwsza śnieżyca w tym roku zawiała przez pejzaże, jak dwa wozy naładowane długimi pniami i drągami zajechały na dwór przed karczmę. Jaroch prowadził pierwszy wóz, ten z koniem osłem, a obcy, dziarski chłop,
A była to ta niespodzianka z leśnej chaty, szedł przy wozie, który ciągnął koń Fuks. Jaroch rzucił lejce nieznajomemu chłopu, który jak czarodziej i bez jakiegoś problemu obie fury zaparkował przy stodole, a następnie obydwa konie pociągowe, osła i Fuksa, do stajni wprowadził. Jaroch otrzepał się solidnie przed drzwiami i wszedł do karczmy. W izbie dla gości siedziało dzisiaj tylko trzech chłopów przy stole. Róża schodziła właśnie po schodach, gdzie nowemu przyjezdnemu kolację na pokój zaniosła. – Hola, karczmarko! – zawołał Jaroch. – Hola, karczmarzu! – odpowiedziała Róża. W kuchni krzątały się Zuzanka z Malwiną. – Przywiozłem dzisiaj aż dwie fury drągów – powiedział dumnie Jaroch. – Nie musisz koni do stajni wprowadzić? – spytała Róża, nalewając bratu gorącej zupy. To już robi nasz nowy parobek, odpowiedział Jaroch, niby to spokojnie, ale spod oka przyglądając się, jakie ta jego wypowiedź na siostrze zrobi wrażenie. Nie omylił się. Róża podeszła natychmiast do okna i wyjrzała krytycznym wzrokiem na podwórze. Nowy parobek wyszedł właśnie ze stajni i podszedł pod studzienkę, gdzie do połowy rozebrany, nie zważając wcale na coraz mocniej padający śnieg, zaczął się szorować. Chłop szeroki w barach poruszał się lekko jak żbik. Róża obróciła się nagle do środka kuchni. Czy to nie jest? Zaczęła zawirowanie mówić. Ten wygląda jak... A kto? Spytał Jaroch niewinnie. No, Tomasz, wyrzekła wreszcie Róża. Który Tomasz? A który? A ten twój Tomasz, wtedy z potańcówek. To ja nie wiem, nie pamiętam, bo ja miałem wtedy 8 lat i biegałem lepiej z procą po bagnach, aniżeli po potańcówkach. Stwierdził Jaroch bardzo niewinnie, ale z trudem powstrzymywał się od śmiechu. Ale to jest niemożliwe, w końcu go już z 10 lat nie widziałam. O, chyba 11,5, poprawił siostrę Jaroch. Tak mi powiedział. To on jeszcze pamięta? A gdzie ty go znalazłeś? Spytała zdenerwowana Róża. To on mnie znalazł, jak byłem na zamku w królewskiej stajni po tego Siwka. Podszedł do mnie i spytał, czy nie potrzebujemy parobka. Jaroch nalał sobie już drugą miskę zupy i gaworzył sielsko. No ja mu powiedziałem, że bardzo chętnie. W końcu takiego pracowitego chłopa już dawno nie widziałem. Od wczoraj, wyobraź sobie, rąbię na chacie drzewo na zimę. A jak dzisiaj na chatę przyjechały, to wyobraź sobie, była już pierwsza fura załadowana. I co teraz? Przerwała Róża i wyjrzała znowu przez okno. No, jak jeszcze dłużej będzie w śnieżycy pod tą studnią stał, to się chyba w bałwana zamieni. No chyba, że go do kaczmy zaprosisz, to może odtaje, stwierdził Jaroch. W Róży wstąpiło nagle życie. Spojrzała na komodę, gdzie jej świecidełka w koszyczku leżały. Gdzie są moje czerwone rokale? Wykrzyknęła takim zmienionym głosem, że Malwinka natychmiast zaczęła beczeć. Nie bój się, mamusiu! I nim ktoś coś powiedział, ruszyła Malwinka jak młody koń po schodach do góry, ażeby korale przynieść. Róża spojrzała nagle po sobie, jak zwykle nosiła ubranie gospodyni. Boże, jak ja wyglądam! Wykrzyknęła znowu. Moje włosy! I ruszyła także z kopyta po schodach do góry. Za nią rwała pomocna Zuzanka, a na koniec Wicek z wielkim rykiem. Na pierwszym piętrze otwał zaspany gość drzwi swojej izby. – Pali się? – spytał przestraszony. – Oj, oj, oj! – westchnął tylko Jaroch. – Ale trafiło w dziesiątkę! Potem otwał okienko i pomachał do Tomasza. – Gospodyni zaraz wyjdzie! Musi się tylko trochę ogarnąć!
Tu walnął się Jaroch w pierś na znak wielkiej tajemnicy. Tomasz odpowiedział podobnym gestem. O, tak, tak, a to był ten Tomasz, z którym Róża wtedy na potańcówkę chodziła, ale tylko 3 razy była. Ostatni raz tego dnia, kiedy by się mały Jaroch na bagnie utopił. Potem Róża już Tomasza więcej nie widziała. Z jednej strony, bo się wstydziła bez warkoczy pomiędzy ludzi wychodzić, a z drugiej strony, bo ojciec powiedział, że jak jeszcze raz tego po wsi nogę koło chaty spotka, to mu wszystkie kości poprzetrąca. Młody 20-latek nie był wcale po wsi nogą, tylko biedny. Więcej miał pryszczy na młodej gębie, aniżeli dukatów w kieszeni. Ale był wszystkich ulubieńcem. Umiał tańczyć i muzykować i rozumiał się jak nikt inny na koniach. Róża rok później została za karczmarza Gawrona wydana, a Tomasz wywędrował w świat i powrócił w okolicę dopiero w zeszłym lecie, a akurat w czasie tej wielkiej przeprowadzki do rezydencji za lasem. Wrzawa zabrzmiała znowu na schodach. Malwina i Zuzanka wpadły do kuchni i skoczyły zaraz do okna, gdzie nosami przywarły do szyby. Róża, za to ubrana odświętnie, jakby Boże Narodzenie i Wielkanoc na jeden dzień przypadły, wyskoczyła przed karczmę i prawie by ze schodów poleciała, bo się przez próg potknęła. A wszystko to przez te buciczki na obcasach, które Róża właściwie tylko do kościoła lub na wielkie święto nosiła. Ponieważ zmierzchało się i trochę śnieżyło, było słabo, co widać. Jaroch natężał więc mocno wzrok, a Malwinka się prawie jak naleśnik na szybie rozpłaszczyła. Róża złapała wdzięcznie równowagę i tanecznym krokiem podeszła do Tomasza, który na jej widok niedbale zarzucił swoją owczą kurtkę przez ramię, a następnie rąbnął się kierką, którą z woza ze sobą zabrał w stojący pieniek. Pieniek rozsypał się w mgnieniu oka na szczapy i wióry. O! Wypowiedzieli chórem Malwina, Zuzanka i Jaroch. Szkoda, że nie słychać, o czym mówią, szepnęła Malwinka. W tym rzucił Tomasz swój kubrak Róży przed nogi, bo ta się już prawie po kostki w śnieżnej ciaplecie w tych śmiesznych buciczkach zatapiała i ukląkł przed nią teatralnie na jedno kolano. Och! Zawołały Malwinka i Zuzanka i spojrzały na Jarocha. Róża roześmiała się dźwięcznie jak ptaszek i weszła na kurtkę. Na to Tomasz podniósł się z kolana, poderwał Różę na ręce, a następnie ruszył z Różą w objęciu w kierunku karczmy. Na to Jaroch, Zuzanka i Malwina z takim pośpiechem odskoczyli od okna, że Malwina zaplątana w jej długiej nocnej koszuli o mało by się nie wywaliła, gdyby ją Jaroch w ostatniej chwili za kieckę nie złapał. Jeden przez drugiego, przeciskając się i przepychając jak wariaci, wepchali się w pośpiechu na ławę za stołem. Tyle, co zdążyli usiąść i ręce na stół położyć, jak drzwi się otwarły i śmiejący się do rozpuku Tomasz i Róża weszli do kuchni. Tomasz spojrzał na sztywno siedzących przy pustym stole i spytał zdziwiony: A wy co, modlicie się?